Widzieliście film Magic Mike? Za chwilę wejdę na to biurko, zerwę gacie i wypnę dupsko. Możesz budować swoje życie w głowie. Ja ci odpowiem na to pytanie. Udało mi się to wszystko zrobić z waszą pomocą. No i mam złoto i gwizdek, no. Pewnie gdyby gość dzisiejszego odcinka pomógł mi się przygotować, tak to wie. Kto wie? Na ten moment podejrzewam, że to byłoby tak żałosne i żenujące, że nawet moje fanki były przerażone. Chyba jedyna osoba na świecie, która by to doceniła, to byłaby moja żona. Dzisiejszym gościem mojego odcinka, trzeciego odcinka w drugim sezonie Zawsze i Wszędzie Mówię Wszystko, jest Dawid Ozdoba. Stanowi ozdobę od wielu, wielu lat pięknych imprez kobiecych, tańczy dla nich, rozbiera się, szaleje. Na pewno go widzieliście w dość mocnym reality show wiele lat temu. Dawid napisał książkę, świetną książkę, polecam poczytać. I zobaczycie, poznacie nie tylko Dawida, ale również Anię, która z nim pisała książkę. Zobaczycie, jak wygląda ten świat z drugiej strony, tych świat wieczorów panieńskich. Czemu ty jako facet się drażnisz, a twoja kobieta się jara i się tym podnieca? Jak to jest? Jak to jest być tańcerzem erotycznym jako facet? Gruby temat, gruby. Zapraszam do oglądania, zarówno na YouTubie, jak i na Fejsie. Koniecznie do słuchania na iTunesie. Pamiętajcie, że wersje się różnią w długości, ponieważ wideo raczej ludzie nie oglądają w takiej długiej, długiej formie. Na iTunesie jest kilkanaście minut więcej. A jeżeli macie ochotę na taką totalnie reżyserską wersję, to zapraszamy do grupy MMC. Dla Mentaloja ładujemy tam potężny, wielki wywiad. W tym przypadku to będzie godzina 40. Sporo. Na Facebooku i YouTubie 15 minut, na iTunesie audio 25, a pełna wersja godzina 40. Tak więc, jeżeli będziecie mega podkręcani, to zapraszam. Poznajcie. Dawid i Ania przed Wami. Jak czytałeś książkę, ja w 2000 roku straciłem tego najlepszego przyjaciela. Mhm. On jechał do pracy, bo on powiedział, ja muszę jechać do pracy, bo co mój szef powie? Ja mówię, stary, wyluzuj, idziemy imprezować. No i wtedy wysiadłem i nie pojechałem z nim. On pojechał i zginął. I od tamtej pory właśnie tak żyje, że takiego żeby mnie nie było. No tak, mogłeś zginąć. Ja już tak podchodzę. Mhm. Ja widziałem swoje siedzenie w tyłu w bagażniku. Ja bym na pewno tam był sprasowany, więc żyję teraz tak, jakby... No i już mi się to zakończyło tyle lat temu. I wierzysz w to coś? Wierzę. Żeby każdy potrafił tak żyć. I wierzę. Wykorzystywać przykład... każdą chwilę, jaką ma. No. Nie analizować, nie brnąć pod dyktan do takich przyziemnych rzeczy, które, no tak jak tutaj, no można powiedzieć, że praca, co spowodowało, że on ruszył, no to, że praca, tak? Zamiast praca. Korzystać z tej chwili, no, zamiast... Zmieniła się twoja praca od tamtego momentu? No nie. Bo ty już wtedy tańczyłeś, prawda? Nie, jeszcze wtedy nie. A, jeszcze ja wtedy nie. Byłem na studiach, ja okay. Byłem chciałem normalnie pójść do normalnej pracy, chciałem się rozwijać. Czyli miałeś jakiś tam kanon mentalny normalnej pracy. Jest nie, normalna praca, trzeba w jakiś sposób... Tak, bo słuchaj, jak ja byłem, mieszkałem z mamą i z dziadkami w Drowsku Pomorskim, powiedziałem, dobrze, studia muszę skończyć. No bo taki był, wiesz, plan, że studia. Poszedłem na studia, ale już na studiach widziałeś, kombinowałem wszystko. I jak mój ten przyjaciel zginął, ja dostałem takiej jakby no, depresję złapałem, bo mówię, kurde, pójdę do pracy, będę się rozwijał tak jak on i co się stanie, nie? Takie wypalenie. I wtedy dostałem właśnie informację, ty Dawid, jest casting. Mm-hmm. Reality show Amazonki. Ja mówię, dobra, idę w telewizję, zostanę gwiazdą. Co mi tak wiesz, to nie był żart. Pamiętam. No, ale powiedziałem, wygram to. Ja cały czas nic nie robiłem pod publiczkę, ale powiedziałem, że to wygram. Wygrałem. 50 tysięcy dostałem, 45 ile oddałem. To było? No to zaraz było 2001 rok. Pierwszy to było, 14 lat temu, 50 15, koła, no. To kupę kasy. No tak, i 45 dałem mojej mamie, żeby nie pracowała, a 5 wziąłem i pojechałem do Warszawy. Tak. I mówię, pójdziemy w którymś kierunku, wiesz, miałem... I słuchajcie, ja na przykład z tej książki tak się cieszę, ale jak dziecko, po prostu ja sobie schowałem jeden egzemplarz i się cieszę, że ją mam. Słuchaj, ona jest tak pięknie wydana. Ale oboje ja mieliśmy taką akcję, że no. Dobra, 15 wiemy, że 15 idzie do Empiku. I co? I telefon. No kurwa, nie uwierzę, jak nie pójdę do tego Empiku i nie zobaczę tej książki na półce. Ja przecież to... nie zobaczę, wiesz, a chodzę teraz do Empiku i wiesz, nie? Tak. Jest, tak patrzę, ale wiesz, jak mnie nigdy widzę, że leży, nie? I sobie ją przyglądam.
A kto to? Ale nie, to jest takie przyjemne. Słuchaj, to jako dzieciak, jak jakieś jako tam... A nie ma w tym próżności, wiesz. To jest takie... Kurde, taka duma. Ale też duma, bo ile czasu nad tym spędziliśmy? Ile już było... W dupie z tą książką, już nam się nie chce, już po prostu żygamy tym, ile razy można czytać to samo. Ojejku, ja w ogóle to ona wszystko... powstała w formie wywiadu, prawda? Ty robiłeś z Dawidem wywiad, rozmawialiśmy, nagrywali... Wcześniej było jeszcze inaczej. Wcześniej było jeszcze inaczej, bo ja dostałam fragmenty jego dziennika. Okej. I ja z tego dziennika, chyba z 5 stron, zrobiłam jakieś 20, tak żeby mu pokazać po prostu, co można z tego ulepić. I Dawid powiedział, że... Wow, w ogóle co to jest? Ej, no to może, nie wiem, idziemy dalej, nie idziemy, dobra, ja mam czas, nie mam czasu, on ma czas, nie ma czasu, wiadomo jak to. Każdy ma jeszcze tam jakieś zajęcia, ale ja cały czas mówiłam, ty, będzie z tego hit, po prostu będzie taka kontrowersja, że się posikają wszyscy. Nie, bo ja już w pewnym momencie, wiesz co, ja spisywałem takie dzienniki, ale nie po to, żeby wydać książkę. Ale chodzi o to, że ja wracałem do domu, siadałem po tych imprezach, na przykład 5, 6 tam czy iluś panieńskich, mówię, nie no muszę spisać, bo to jest niewiarygodne, co ja przeżyłem dzisiaj. I spisywałem sobie i na przykład zostawiałem, miesiąc nie pisałem, później znów spisywałem i miałem taki dziennik w domu. I kiedyś mówię, kurde, ja nikomu nie dam tego nawet przeczytać, ale przez to, że się tak znamy i się przyjaźnimy, to dałem Ani przeczytać. Takie zaufanie, że on wiedział, że to nigdzie nie wypłynie, że co by tam nie było. Ja nie zacząłem książkę z tego układać. Jak ja przeczytałem to, co na początku zrobiłem, mówię, będzie gruby temat. No i... Zobacz, po tylu latach można by było być zmanierowanym w klimacie, kurwa, wiem doskonale, że te dupy sikają. Wchodzę, robię 2-3 numery, jeszcze w ogóle patrzę, najchętniej w ogóle stawiam im, jak się uwalą, to w ogóle będą na wszystko gotowe. Z kilka numerków zrobię pod publiczkę, żeby jeszcze mi dawały po stówie na piwki, wychodzę i jeszcze opisuję je i myślę sobie o nich, że są głupi i tak dalej. Mi się mega to podoba, że, no wiesz, ja operuję słowem, prawda, a więc wiem, że da się coś powiedzieć inaczej, wiem, jak skłonić człowieka, żeby myślał inaczej, bo w końcu mam go skłonić do wyciągania odpowiednich wniosków. A więc to się da sprawdzić, da się wyczuć, czy tam jest napisane coś pod publiczkę i dużo ukrywamy, czy jest to takie w miarę naturalne. I naprawdę w wielu tych historiach no, przebija się to, że jest u ciebie ten taki fajny i szacunek dla tych kobiet, czy są trzeźwie, czy są pijane, czy się bawią, czy nie. Aby tak jest. I za wyczuć, tak? Kurde, ja powiedziałem, że tak grupa Bad Boys powstała dla kobiet. Zawsze to powtarzałem. Ja zawsze chłopakom, nawet nowym, pierwszy facetowi. Dla facetów tańczy, pierwszy facetowi, bo często się zgłaszają jakieś kasztany do nas. Napakowany kasztan? Jakiś typ przychodzi, wiesz, na zasadzie i on chce tańczyć. Ja mu od razu odrzucam. Mówię, jak to może, mnie mogłeś odrzucić, wiesz, takie wielkie ego. Ja mówię, tak, bo ty nie masz szacunku dla kobiet. Tak. I ja od razu to wyczuwam. Ja na przykład widzę gościa i mówię, ty się nadajesz. On mówi, ale nie mam takiej formy. Ale my poczekaj, zobacz, zrobimy formę. Czy żeby tańczyć? Jakie mniej więcej pieniądze są w tej branży? Jakby okres to były tak kurwa zajebiste, że przegięcie pało. Co to znaczy był okres, co to znaczy zajebiste? Był taki okres, gdzie byliśmy jako jedyna grupa tak mocno... ja ci powiem tak prosto, nie? Potrafiło... Panieńskie to 500 zł. A potrafiliśmy... Tylko? Ile on trwa? 15 minut masz pokazu, jeden chłopak, nie? 15 minut pokazu, to jest płacone za te 15 minut, plus chłopak później zostaje i jest tak jakby wodzirejem na imprezie. Że prowadzi jakiś konkurs, rozkręca to, żeby dziewczyny poczuły, że to nie jest tylko tancerzyk. Tak, tak polega na Bad Boys. I ile to jeszcze trwa? To jest, chłopak jest około 45 minut tak do godziny łącznie, nie? Czyli do godziny. Jest maksymalnie do godziny. 500 za godzinę. Za godzinę. Okay. Ale teraz patrz, taki imprez potrafiliśmy, chłopak z grupy potrafił zrobić 12 nawet jednej nocy. Jest. No właśnie. 12? Jeden chłopak. Nocy, jeden chłopak. To tam nie był po godzinie, nie? No nie, potrafiliśmy zaczynać na przykład o 17, okay. Tańczyć kończyć nad ranem. Okay. Tak nawet to wyglądało. I robiliśmy na przykład po... Albo w klubie trzy panieńskie naraz były zbierane i każdy pański patrzył to na samo. No tak, jest to różnie, ale a pokaz tak, jeden, to nie? Były takie no dobra, czyli 500 na pieniądze. Godzinę, jeżeli mówisz, że było 12, to 6 koła w dzień. To było zajebiście. No ale potem na drugi dzień deski, nie? No ale wiesz, jeżeli ktoś jest kreatywną osobą, na przykład ja, tak jak mówię, jakieś seriale w ciągu tygodnia, nie? Seriale, teledyski, cały czas coś robiłem, rozwijałem się, trener personalny. Mówimy teraz o kasie, czyli jakby weekendy tylko są panieńskie? Tak, najczęściej tak. Weekendy, ale... Czyli naprawdę masz pracujący piątek wieczór, tak? No. I sobotę wieczór. Tak, ale inaczej, tygodnie, eventy, spotkania integracyjne, wiesz, cały czas coś się dzieje. Sponsorem dzisiejszego wydania jest Rolls Note. Rewelacyjny notes, który jak widzisz można ze sobą zabrać
mega klimatyczny, mega designerski. Coś, w czym mentalujanie ostatnio notują z coraz większym zacięciem. Rolls Note ma swoją wizję i ideę, żeby do końca przyszłego roku sprzedać 1 000 000 sztuk takich notesów. Czujecie to? 1 000 000. To jest dopiero marzenie, to jest dopiero cel, a więc jest idealnym sponsorem tego wideo, tego audio. Zawsze i wszędzie możesz wszystko. Zawsze i wszędzie możesz wszystko, możesz wymyślić nowy produkt, możesz wymyślić coś świetnego, możesz to opakować, możesz to sprzedać, możesz mieć super cele. A więc dziękuję bardzo marce Rolls Note, która sponsoruje ten odcinek. Wiem, na przykład jak dzwoni do mnie osoba, ja mówię, że tyle i tyle za pokaz, ale mamy taniej, okej, może pani wziąć taniej, ale ma pani zapewnione, że przyjadą do was Bad Boys i zrobią naprawdę mega pokaz, super, proszę o hotel, dojazd i żeby było wyżywienie, wszystko, ale jak to, proszę pani, jak my do pani jedziemy, chcemy się odświeżyć, wyjść do tych kobiet, tak. Wypachnieni, zrobią... kolesia, który wysiadł z golfa? Właśnie o to chodzi, po pokazie chcemy odpocząć, pojechać na następny pokaz. Chyba, że chcemy... to czerwony golf, bo umiera. Jedzenie chcemy mieć odpowiednie, żeby nie schodzić i szukać, gdzie mamy kupić, tylko przyjeżdżamy do pani, mamy przygotowane jedzenie, super pokaz, nawet lepiej na scenę się wyjdzie. Ja to też tłumaczę. Ale tutaj by się przydała osoba, która robi management, tak? Wiesz co? Ja podejrzewam, że ludzie wolą gadać z tobą i ty wolisz gadać z ludźmi. Nie, a nie mi jest... dużo załatwia spraw. Mm. Ale faktycznie to, ten łącznik... Ale z Bad Boysami to mamuśka. Moja mama wszystko gada. No, no taką... właśnie, mama. Dlaczego to się stało? Na książce tam było na koniec napisane, mi półtora roku się podwinęła noga, bo coś tam się dowiedziałem, że coś tam się jest nie halo u mnie ze zdrowiem. I to było takie załamanie. Ja się całkowicie poddałem. A wtedy powiedziałem, kurwa, nie, żyjemy dalej. Zapominamy, idziemy dalej do przodu, ciśniemy. Nie, ale właśnie zaraz, no i dobrze, te półtora roku nie było kasy, tak? Znaczy było tak, no, że ale, całkowicie. Ja całkowicie. Byłem taki... Ale jaka walka z nim była. No, nie mogłem sobie dać rady, nie? O drugiej... Ania mi pomagała. Ale ja zobacz, prostu... no i jak te półtora roku trzymałeś? Znaczy to było takiego pół roku, takiego, wiesz... że spadłem całkowicie na dno. I się wszyscy ode mnie odwrócili, nie było nikogo. Mała kiedy była było? Przy mnie. Ile to było? Z półtora? Półtora czy dwa lata temu? Czy dwa lata? No po prostu poddałem się. Miałem taki etap, że się poddałem. Ja. Moja mama nie wierzyła. Mm. Ja pojechałem do nich, do dziadków, do mamy. Siedziałem w ogródku, bujałem się na takim fotelu i moja mama nie wierzyła. Patrzyła w okno i ryczała. Mówi, co się z tobą stało? Ja się po prostu w pewnym momencie miałem taki etap, że tak, tu zdrowie, tutaj ludzie i się poddałem. Ale tak wszedłem, popatrzyłem na nich, mówię, nie, kurwa, nie dam się. Mówię, nie dam się, dla was. Mówię, nie dam się, mówię. I zaczęło wszystko się, tak jakby odwróciło się o 180 stopni. Ja się odbiłem od tego dna i zapierdalam do góry. Nie ciężko złapać. Ci, co mnie są próbować za nogi ściągnąć w dół, to sorry, ale... I za każdym razem. A rozmawialiśmy codziennie, jak nie dwa razy dziennie, po dwie godziny, po trzy. To była taka psychoterapia. Ja tam, bo to jest pani psycholog, Miśku, będzie bla, 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 bla. I powiedziałam, zobaczysz, już nadejdzie ten moment, że w końcu dojdzie do ciebie. Zatrybi. Jak ułożysz to sobie w głowie, zobaczysz od razu, poczujesz to po prostu w serduchu, w umyśle, pójdzie od razu pełną parą. Jesteś tutaj, ja jestem, pamiętaj, nie jesteś sam na tym świecie, swoje zrobiłeś, jeszcze wiele przed tobą, nie jesteś sam. Ale przyznaję się do tego, był taki etap, że po prostu... Wiesz co, większość z nas coś takiego ma. Ale to było tak straszne. Na, słuchaj, 1/4 ludzi na świecie ma jakąś chorobę psychiczną, niezdiagnozowaną, nawet nie wiedzą o tym. Większość ludzi ma depresję. Albo zaburzenie. Tak. Ale mnie to było strasznie. Nie wiedzą. Ale nie umiem, ja nie wiedziałem, co się stało. Ale dla... Nie, u ciebie to był splot ludzi, po prostu wszystkiego, no. Kurde, jak to nazwać, no, czy dla Kowalskiego, czy dla ludzi z ulicy, czy dla ludzi, wiesz, tych szarych, zwykłych ludzi. Ja byłem takim człowiekiem. Kiedy nie mamy porównania, to my nie wiemy, że jesteśmy chorzy. Mhm. My nie wiemy, że jest chujowo. Ty miałeś spadek z zajebistego w dół i zapomniałeś o tym, że to zajebiste może ponownie być, w ogóle nie widziałeś sensu w byciu. No nie było, to był taki brak sensu. Tak. Nie wiem, co się stało, ale co było najlepsze, że ja miałem tak jakby dwie osobowości, że tu czułem się totalnie w dupie, ale tutaj druga mnie ciągnęła, mówi, co ty odpierdalasz? Mhm. I w pewnym momencie dobrze, że ta druga wygrała i tamtej już w ogóle nie ma, nie wiem, poszła. Mhm. No, ale było, Dawid, było... piękne życie przed tobą dalej. No jak wrażenia? Widzicie, jak ciężko jest być facetem, który jest szczuplejszy, bardziej seksowny niż większość z nas, który jego hejterzy nazywają od razu gejem. Co to ma do rzeczy, czy jest gejem, czy hetero? Nie masz w ogóle o tym pojęcia. Jak to jest być przedstawicielem nowego zawodu,
jak chcesz napisać o sobie książkę. Mega, mega mocny temat. Mam nadzieję, że zapisaliście kilka stron notatek i mam nadzieję, że udostępnicie ten wywiad swoim znajomym po to, żeby otworzyli oczy i troszkę więcej pojawiło się w naszych głowach i sercach akceptacji. Zapraszam do kolejnych i do poprzednich odcinków podcastu i wideokastu Zawsze i Wszędzie Możesz Wszystko, ponieważ jeżeli jesteś nowym fanem lub fanką, to jest tego cała masa. 17 odcinków w pierwszym sezonie, teraz 3 w kolejnym. Trzymajcie się. Coach Mike, Michał Różniak, pozdrawiam. Partnerem produkcyjnym jest marka Iron Under. Kasia i pomysł na to, jak wykorzystywać kettle, czyli przenośną siłownię w codziennym życiu i w biznesie, sprawia, że o wiele lepiej i sprawniej kręcimy wszystkie te materiały dla Ciebie. Koniecznie sprawdź Iron Under, dzięki temu będziesz mógł ćwiczyć zdalnie, będziesz mógł ćwiczyć w domu, w biurze, nie będziesz potrzebował siłowni, ogromnej ilości sprzętu. A praca z kettlami naprawdę daje ogromną frajdę.